Także odpalamy Grave Robber Kirix Underground Vault. Zobaczymy, co za mapka. Kurde, te moby tanki są. Unikalna, no. Unique. O kurde. Ale strasznie misuję w te moby. Nie wiem, czy ja nie powinienem ich bić przy tej pochodni właśnie. Tak, dobra. To jest taka mechanika tej mapy. Okej. Siema XR, witam Wica. Dobra, tu jest kolejna pochodnia. O, się porozpiło tych mobów tutaj. Skrzyneczka jeszcze. Ale jakichś super dropów na tej mapie to nie ma. Jak mam być szczery. Trochę golda niby leci. Ale tak chyba bez szału. No ale zobaczymy. Może z bosika coś fajnego poleci. Skrzyneczka. To na mixer. Ciekawego słychać. Pół? Ósemka albo dziewiątka? No się wiesz, no, póki co raz dzisiaj zrobiłem, nie? Kwestia przytryhardowania. Zrobienia. Ewentualnie kilka razy. Ty jeszcze portal dał, chłop. Rozumiecie to? Aha, ty, bo to jest koniec mapy w ogóle. Już. Zobaczymy. Mirory. Portal z goldem. Mam mapkę z goldem, unikalną. Jeszcze dostałem portal z goldem od goblina. Streamer RNG. Jakieś statuetki polecą? Jedna? Bida. No dobra, to idziemy jeszcze na bosika. Ty, apotek na HP nie mam. Ale przypał. To idę szybko po potki. A, to niezły bosik. O co chodzi? O kurwica. I co? Ale leci. A jak leci? Poleciało. O kurwa. No. Siema Suchy, witam. No i tyle, mapka gotowa. Zobaczmy ile hajsu z tej mapki wypadło. Jeszcze. Łącznie z goblinem, nie? Serio tylko tyle? Aha, tu jeszcze jest. $500k. I chyba jeszcze coś w złocie poleciało. No i dużo różnych takich kawałków esencji legendarnych. Legendary Imbue Essence Piece. 2 sztuki. Dobra.